Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Christian Spider. Jesteśmy dzisiaj w Wieżowcu na ulicy Orbitalna 25 i dzisiaj robimy kolejny przejazd, ale tym razem już windą oryginalną o nazwie marki Windpol. Na szczęście udało się znaleźć jeszcze jedną kolejną windę na ulicy Orbitalna 25 oryginalna, a dzisiaj mamy już, proszę Państwa, 168 odcinek. W następnym odcinku, ale to dopiero powiem po zakończeniu. Zanim zakończę, to oczywiście powiem, w jakim bloku będziemy nagrywać w kolejnym odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. 11 pięter, to więc jedziemy tradycyjnie na 11 piętro. Dobrze. Pierwsze piętro, rok modernizacji 2004. Pozdrawiam wszystkich. Tutaj mamy już podział jeszcze obecnie towarowy. Szóste piętro. Urząd Dozoru Technicznego. Już mamy ósme. Jeszcze trochę. Teraz mamy już 11 piętro. Zręb. No dobrze, zobaczmy sobie w takim razie widoczki. Tu stąd widać kolejne wieżowce, ale niektórych w klatkach na ulicy Orbitalnej 29, 31 czy 43, w tych sześciu, które kiedyś nagrywałem, już w klatkach 31, 43 i 59 zostały, już są takie już bardziej nowoczesne. Dwie z nich to już 31, 43 zostały zmodernizowane na nowe w 2018 roku, a na Orbitalnej 59 w 2019. Tu mamy jakieś wejście, więc możemy zobaczyć. Ale to już jest wejście do klatki obok, to tutaj nie będziemy wchodzić. No, tutaj jest też stąd. Widać kolejne wieżowce. Dobra. Idziemy. Ktoś pewnie wyszedł. Tutaj już, gdzie byliśmy przed chwilą, to było 12 piętro. No i teraz czekamy na windę. Jest. Mamy cię. Wciskam 0 i jedziemy na parter. Mamy już 10 piętro. 9. Urząd Dozoru Technicznego. 7 piętro. Piąte piętro, nawet widać z odbicia lustrzanego. Już mamy czwarte, trzecie, drugie piętro. No i już mamy pierwsze. No i jesteśmy na parterze. I to byłoby na tyle. W następnym odcinku nagramy kolejny odcinek na ulicy Gustawa Morcinka 4 i też przejedziemy się oczywiście też windą oryginalną z przedziałem towarowym o nazwie marki Windpol.
jeszcze trochę i zostanie uruchomiona nowoczesna nowa winda, i to fabrycznie, na ulicy Gustawa Morcinka 10. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i tym podobne i tak dalej. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.